Wiedzieliśmy, że nie będzie tu łatwo i tak było. Do przerwy przegrywaliśmy. Nie mogliśmy znaleźć sobie sposobu na obronę Asseco. Byliśmy jakoś zagubieni w ataku. W obronie nie graliśmy tego, co powinniśmy. W drugiej połowie na szczęście to się odmieniło i wygraliśmy ten mecz. Co tu dużo mówić, no walczyliśmy do ostatniej sekund. Niestety nie udało się wyrwać tego zwycięstwa. Zabrakło w pewnych momentach skuteczności, aczkolwiek uważam, że niepotrzebne faule, które w trzeciej kwarcie i na początku czwartej zapaliśmy, zadecydowały o wyniku, bo tak to się trzymaliśmy do samego końca, walczyliśmy, no ale jak to w sporcie bywa, no niestety wygrana jedzie do Radomia.